Siemanderkio! Witam na kolejnej, jakże przezarąbistej trasie w ten słoneczny podwieczorek, można powiedzieć. Czy to wieczór? Co to jest? Nie no, ty, mamy przed 20, także już, dobra, 19:30, nie będę zaokrąglał. No ta, panowie, panie, tydzień wolnego. Delikatny ponad tydzień, można powiedzieć, swoje sprawy pozałatwiane. Ja oczywiście załadowany już. Musiałem śmigać do wioski niedaleko Poznania, 50 km od Poznania, 70. Wróciłem na Poznań, tankowanie. Lecimy teraz na 92 przez Subice. Lecimy nad Frankfurt am Main, czy jakoś tak, wyjedzie czy nie wyjedzie? Nie wyjedzie, szkoda. Już bym walił, kurde, po tym boczku. No tak, słuchajcie, nie jest kolorowo, ponieważ załadowali mnie dosyć późno, o godzinie 18. Firma trochę przesadziła, 6 funcio troszeczkę, też się za przyszłeniem zdziaził, bo no słuchajcie, jeżeli jest ładunek na godzinę 17 mam przyjechać, 17 mają mi ładować, to 17 nie jest 18:30, prawda? Kolejna sprawa, jeżeli ładują na takie odległe trasy, bo mamy do przerobienia, no w tej chwili 760 km, rozładunek jutro na 8 rano. Generalnie, dobra, słuchaj, no jest to do zrobienia na busie, tak, można to zrobić. Ale jeżeli mam jechać zgodnie z tachobuchem, no to będzie kurwa lipa, nie? Także, no, co by tu powiedzieć, no, może być niezła kaszanka. Dojechać, słuchajcie, dojadę. A wiesz, zrobię sobie gdzieś tam, kurde, przerwę, wiadomo, gdzieś tam trzeba, wiesz, odpocząć i tak dalej. I potem naciskać dalej. No ale, kurde, to będzie chyba pierwsza taka trasa, odkąd pracuję w tej firmie, że no, trzeba pierdolnąć to, kurde, na strzał, to 800. Wcześniej nigdy tego nie było, nigdy takich tras, brońcie Panie Boże, oraz nikt z firmy nie robił, nigdy nie robimy takich tras, tak, że wiesz, kurde, tam 1800 km na strzała się robi, nie, to tam, nie o to w tym chodzi, 600, rozumiem. I tak to u nas wygląda, jednak tutaj, kurde, no, definitywnie firma, która ładowała, która wydała zlecenie, już to stałe zlecenie, dała dupę. W każdym razie, no tak, jutro na 8 rano rozładunek, następnie będę miał kolejne 5 punktów. Jeżeli uda się to jutro zrobić, to fajnie, ale jak nie, to rozbijemy to na 2 dni, no żeby się kuźwa nie zajechać, nie? Byle, żeby ten pierwszy ładunek dotarł na jutro i będzie ok. Fajnie, kurde, słonecznie. Jak znam życie i tak, teraz widzę, że restauracje już się pootwierały. Co to dzisiaj? 1 czerwiec. Także wydaje mi się, że tak, oczywiście, kurde, stanę gdzieś, kurde, przy tym i pierdolnę sobie normalny, kurde, ostatni obiadek w jakiejś tam, kurde, przybrzeżnej, kurde, knajpce. Nie kupowałem za dużo mięsa na ten wyjazd. Co prawda będziemy 2 tygodnie. Ja będę 2 tygodnie. Ale coś tam się, słuchajcie, dokupi, coś tam się zrobi. Jakoś, kurde, fitasa, mam ochotę na fitasa, jakoś kurczaka albo dobrego, kurde, takiego z bifa, wiesz, z chili, kurde, nawalone z imbirem, takimi, kurde, deperami. Także coś tam, kurde, ogarniemy, jakiś temat. Ale no mówię, ja tutaj, kurde, nie jestem zbytnio zadowolony tą trasą i tak jak powiedziałem, no szefuncio też nie, bo nie robi się takich rzeczy, nie? Zobacz, gdyby to miała jechać ciężarówka, no kurde, stary, nie jesteś w stanie zrobić tego w ciągu dnia. Wiesz, jak już wyskoczysz tam na Zasubice, na Niemca, to tam już się jedzie, tak? O ile cię jakiś koreczek nie dopieprzy. No a tutaj u nas, widzisz, no trzeba, kurde, przemęczyć się landówą. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. 2 tygodnie, kurde, polecimy w trasę.
majster jest przygotowany z ciuchami, także nie będę musiał tym razem, kurde, majtek na lewą stronę przewracać. Ani koszulek, broń Boże, ci kuźwa skarpetek. Coś tam można doprać, wiesz. Także powinno być okej. Okay. No i co, po dwóch tygodniach, kurde, tydzień wolnego. Trzeba pojechać gdzieś nad morze, odpocząć, kurczę. Zrelaksować się, wrócić i gita dalej, nie? W międzyczasie furacz już się będzie robił, także do końca miesiąca stoi mechaniora. Niech tam ogarnia podstawowe rzeczy, typu oleje i pierdoły. Turbina, wszystko jest ok. Tam nie trzeba ingerować, jeśli chodzi o moc samochodu. Wystarczająca jest naprawdę, także tutaj jest luz, nie? Jak Tamagotchi tylko pić, jeść, spać. Jak Tamagotchi tylko pić, jeść, spać. Jak Tamagotchi tylko pić, jeść, spać. Jak Tamagotchi, 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 tylko pić, jeść, spać. Jak Tamagotchi tylko. Zahaczyć BP, zatankować i lecimy na kurde Niemca. Szybko sobie muszę umieć na tym kurde, na kolejnej stacji, bo już tak owalona przez te cholera owady. Gdzie Francję obijają. Wiesz, żeby robili jeszcze jakiś taki fajny płyn do spryskiwaczy, że wiesz, popsikasz i kurde, ten cały syf z tych owadów kurde ucieka, nie? Ale chyba nie ma takiego płynu. O Jezus. Ale pojadłem, nie powiem, że nie, kurde. Za dwie dyszki. Taka bomba, to naprawdę, no. Aż kurde, żal nie spróbować. Ale dobra, nawet kurde, szybko, szybko zrobione. Moment, nie? Kolacjo. Obiado kolacja. Dobra, tankujemy się teraz. No to coś się odpieprzyło teraz. Coś się stało. Takie kolejki do wyjazdu niemożliwe. Więcej nie chcę wejść. Trzeba objechać kawałeczek. Tak, albo 45 minut stać, albo 30 km nadrobić. Także chyba lepiej nadrobić niż stać. Niby tak pokazuje, ale wiesz, 45 minut stania, tak? To jest niby tak. Mogę tyle stać, a mogę stać dłużej. Znam życie, prawdopodobnie będę dłużej stał, także nie wiem, czy jest sens stać. Jedź prosto, trzymaj się lewej strony. 29. Spróbujemy to objechać w takim razie.
metrach. To już nie da, to już się kibla robi, nie? Trzymaj się lewej strony. 29. Następnie. Subice? Przed tobą skręt w lewo. Na razie korka nie widać. No, ale dajcie spokój. No tam to jest, kurde, normalnie nieporozumienie jakieś. Cholera wie skąd te korki. Tutaj niby mówili, że na radiu, że osobówki blokują. Po 400 metrach skręć w lewo. A z tym to się spotkałem już nie pierwszy raz, że osobówki po prostu blokowały pas nie ten, na którym miały po prostu być. Tu już przekraczałem granicę, także no, znaczy wyjeżdżałem z Niemiec do Polski leciałem, także wiem, że tutaj spokojnie, kurde, busik może jechać. I obu też tak było. Skręć w lewo, Tadeusza Kościuszki. Ach, miałem skręcić. Można? No i dziękuję. Jesteśmy po stronie niemieckiej. A tak bym tam stał i kwitnął, kurde, jeszcze. Teraz tutaj trzeba się dobić do autostrady. Tyle. Droga to jakaś, kurde, udręka, nie? 7 rano. Musiałem się kimnąć po drodze, bo nie można było inaczej tego ogarnąć. Dokładnie 15 po 7. Pierdolne się jeszcze na 40 minut spać. Dzisiaj szybkie rozładunki. I dzisiaj będzie po zawodach już jakoś po południu. Dzień wolny, trzeba odpocząć. Ale jestem, kurde, zmęczony. Po 400 metrach skręć w lewo. Zresztą, kurde, ile to kilometrów zrobiłem ogólnie? 880. Także troszkę dużo. Skręć w lewo. Nic nie widzę. Całkiem oślepia, nie?
Niemczech mebli nie ma, trzeba z Polski przywozić. I co? Miał być na ósmą. Grubo przed ósmą byłem i kurde kwitnę. Kwitnę, panie. Tam jakieś niemiecie, nie wiem, ładuje czy rozładowuje. Tam kolejny. A meble czekają. Plan jest na dzisiaj taki, żeby tylko się rozładować z tym wszystkim i tyle. Nic nie ładuję. Będzie postój do jutra, odpoczynek. No tak. No, drugie miejsce rozładunku nie napawa optymizmem. Remonciki, coś. Myślałem, że kurde, jakoś szybciej to pójdzie. W 100 metrach skręć w prawo, D43, kierunek Łuszka. Tu jest po prawej stronie, widzę, kurde, już to ten sklepik, roller, meble. Fajnie, nikogo nie ma. To dobrze. Ja pójdziemy zaraz ustę. Tak, jechać, panowie, jechać. Ciutko. Aha. I jak ja mam się tam dobić? Miejsce docelowe jest po prawej stronie. To ja wiem, że miejsce docelowe jest po prawej stronie, ale jak tam wyjechać? Cholera. Czy od jakiejś od dupy strony? Kuźwa lipa, ty, a że się wpierdolił. Ja pierdolę. Trzeba nawracać. Ja zawsze się muszę wpieprzyć w jakieś kurde gnojstwo. Się te szczęście. Się niemieckiego nie uczyło, to się nie wie. Jak się mówi na rozładunek i załadunek, kujdo. No dobra. Piknik co zrobił? No można i tak.
dobrze jadę. Patrzcie, kurde, i to bez nawigacji. No dobra, no to będzie tu. Odjazd. Kolejny punkt oddalony o 4 km stąd. Całe szczęście. A jaki mam tu jazd teraz? No nie wiem, coś ta nawigacja jest. Pierdoli się jej coś w głowie. Chyba w prawo. Chyba. Żadnego, kurde, wiesz, znaku, kurde, wjazdu. Tu gdzieś musi być wjazd, tylko ja przeoczyłem. Tylko gdzie się wjeżdża? Gorzej. Czy tu jest wjazd, nie? Tu jest wjazd. Muszę jechać od drugiej strony pod zakaz, no ale nic nie zrobię. Spoko, jedź, 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 nie lękaj się, nie lękaj się. Pedałowywuj. Zmień przerzutkę. Idzie dzisiaj jak prostytucja w deszcz normalnie. Na pierwszym punkcie czekałem i na kolejnych dwóch. Czwarta punkt, sorry, to jest punkt trzeci. Zrzuciłem jeden mebel i czekam już 25 minut za gościem, bo musiał gdzieś wyjść, nie? Obok stoją dwie ciężarówki, też czekają za gościem, nie? Co się kurwa w głowie nie mieści. Nie? Mówię, ci to mają czas, nie? Mają czas, człowieku. Teraz będę siedział tu. A mam jeszcze 3 miejsca, nie? Chciałem je dzisiaj skończyć. O Jezus. Kurwa w głowie nie mieści, nie? A pierdzie. Odjazd. Tutaj, kochana, nie mogę skręcić, tak mi podpowiadasz. Skręcić jedynie w prawo. Skręć w lewo. W lewo mogę skręcić. Wykonaj zwrot o 180 stopni. Chyba masz kopkę, nie idzie tam. 26 stopni mamy. Fajnie, ciepło. Klima niech działa. No co ją mnie zobaczymy, co będzie się działo na kolejnym punkcie. Mam nadzieję, że już pójdzie teraz sprawnie, bo przecież no to idzie dostać na łeb, nie?
U Czecha pojechałeś, bum, rozwalone, dziękuję, do widzenia. A tu? Chociaż wcześniej w ten Mobilecraft też szybko, sprawnie szło. A dzisiaj nie wiem, przy poniedziałku, bo jacyś ci ludzie, kurde, nie wiem. Przy wtorku, co? Wtorek dzisiaj. Zamoleni jacyś, kurde, nie wiem. Pochlali wczoraj, czy co? Niemcy mieli jakieś święto w poniedziałek, że chlali? Nie mam pojęcia. Nie? Ty, ale teraz wam powiem manewr, nie? Ale kurde jaja. Ja tu kiedyś byłem już. Tam po lewej stronie są nowe blokowiska. Ja tam meble dowodzę. No pewne, że ja tu byłem. Tutaj jeszcze w takiej knapce po prawej stronie tej żółtej, co widzicie, taki urwek. Jakieś kurde rogaliki kupowałem czy coś takiego. Ja tu byłem kurde z jakimiś też meblami. Ale to było u tego gościa, co kuźwa pieniędzy nie wypłacał. Dawno, dawno temu, jeszcze czasy kurde Malagi. Jak jeździłem na Hiszpanię, Anglię. Kurde, teraz dopiero zacząłem, skumałem bazę, nie? Co się wepchnę, że się wepchnie z prawej strony. Tu są te bloki po lewej stronie, kurde, dokładnie. Wiem, że kurde tam dalej właśnie zapakowałem samochód i tutaj donosiłem z gościem kurde meble. Chciałem, żeby szlak jasny trafi. Kurde, ale kiedy to było? Jak zaczynałem, no kurde, z 2 lata temu. Jak tak zacząłem jeździć na swoje wolne prace na platformie. Co za motyw ty. Wiesz, panie? Zna się, kurde. Znaczy, zna się. Ma się dobrą pamięć, kurde, i topografię. Znaczy, topografię może ciężko, ale pamięć to w miarę, kurde, w miarę. Jak na moje lata? No jasne, że to było to. Ale się, kuźwa, wtedy zdziaźniłem. Musiałem dzwonić, kurde, do baby, żeby ktoś przyszedł, kurde, nosił te meble, bo ja pierdzielę, daj sobie spokój. Panie, myślę, że oszaleję. Jakaś firma Hey Mexi Handel, czy coś takiego. Skręć w prawo, następnie miejsce docelowe jest po prawej stronie. Dziękuję, do widzenia. Ja pierdolę, no zawsze pod górkę musi być. Nawet dzisiaj. Dzisiaj już jest wszystko pod górkę. Ja pierdzielę. Gdzie szlak jasny trafił? Gdzie jesteś, babu, z tym samochodem? A ja pierdolę, no zawsze musi być coś. No człowieku, no przecież... By to szlak jasny trafił. Ja nie wiem, czy w ogóle jest możliwość objechania tego teraz. Co bym chciał robić, no. Nie wiem, czy ja tu mogę biegać, czy nie, czy ja tam trafię. Przecież na plecach, kurde, nie będę mebla.
szarpał. Nie wiem, może tędy się uda dojechać. Musi być jeszcze jakiś dojazd inny. Dalej, ruszcie dupę, kurde, bo przecież... Jedź tą kaczką! Nie wiem, czy to można tyłu jakoś dojechać. Kurwa, ale nie sądzę. Może tędy się dojedzie. A może i kurciwa nie. Albo i nie. Napieprzę teraz po budowie ludziom. Kurwa mać, ja pierdolę! Weź wyjedź, obiedź jeszcze raz, chłopie. Może uda się jakoś tam wjechać. Głupia pojebana nawigacja. Kurwa, cię szarpie, ty kurwa. Mymy jadna. Wiecie, gdzie jest numer? Źle mi pokazała. Tu, po lewej stronie, kurde. Ja ci tego Kaziu wnosić, kurde, nie będę. Zapomnij. Chyba, że tu się wjeżdża z boku. Czekaj, może tu są przyjęcia.
odjazd. Lodówka się spieprzyła. Same te gniazdo będę musiał je naprawić. Widziałem coś zastępczego. Także może uda mi się to zreperować. Znaczy uda. Ja to muszę zreperować, bo szlak jasny trafi żarcie. Skręć w lewo, następnie na końcu drogi skręć w lewo. Idziemy dalej, 29 km. Jedź kurczę, jedź. To mamy godzinę pierwsza. Do 16 jest wszystko potwierane, także powinienem zdążyć ze wszystkim. Skręć w lewo. Ci dzisiaj z pokrysz. Następnie skręć w prawo. Kierunek Wiesbaden. Hop. Po lewej stronie. Przedostatni punkt. Rzucę ostatni punkt, to się zajmę tą lodóweczką. Chociaż dzipała na miejsce, kurde, wiesz, już parkingu czy tam coś. Nie no, musi chodzić, muszę ją naprawić. No. Ostatni punkt na dzisiaj. Dziękuję, do widzenia. Godzina 15 za 10. Starczy. Przed tobą zakręt w prawo. Dzisiaj już żadnych załadunków nie ma. Poszukał stacji, gdzie będzie shower. I adios. I do jutra plaża. Należy się w końcu, przecież kurde. Ile można bąbać? Styknie pani, styknie. Skręć w prawo. Tu jest ten Nobel Woz. Czy jak to? Tak. Nobel Woz. Shower, to bym został tu. Miejsce docelowe jest po prawej stronie. Wiesz, Hugo Boss. Hugo Boss, no tak. Miejsce docelowe jest po prawej stronie. Mam nadzieję, że jeszcze tu pracuję. Tak. Weźmy stać i pić piwo. W zamian. Skręć w lewo. Napiję się piwa za kilka godzin. Co za godzinę? Za półtora godziny. Jedziemy na kod 66. 0, coś tam, coś tam. Mała wioska. U Niemca. Po 80 metrach. Jutro rano załadunek do Szwajcarii. Także jutro będę miał 400 km do zrobienia. Tam 450, także już na luzie. Załadunek między 8 a 11. Generalnie mógłbym sobie jutro rano dolecieć. Ale póki już jeszcze jestem na nogach, to ja wolę dojechać sobie dzisiaj. W międzyczasie może się uda na autostradzie zaliczyć showera. Dojechać tam na miejsce, zrobić sobie kolacyjkę, wypić sobie z dwa bronki, które już się chłodzą. Lodóweczka zrobiona.
tak propos, pokażę wam później, co się stało. Jak mi tam, kurde, spłonęła ta kosteczka jedna. Ten wtyk taki, cholera, ten samochodowy. Ale udało się zreperować. No tak, no mówię, no kurczę, dzisiaj chciałbym już sobie wieczorkiem odpocząć, żeby jutro rano się nie zrywać, tylko na spokojnie wstać, kurde, zjeść śniadanie, czy tam wypić kawkę i czekać na załadunek i uderzać na Szwajcarię. Oczywiście trzeba uderzyć na celny, odprawić się. Także teraz już wiem mniej więcej, jak to działa, tylko jeszcze nie wiem, na który celny pojadę, ale to już jest teraz do ogarnięcia temat. 400 metrach, skręć w prawo. No i jutro chyba będziemy stali wieczorem u Szwajcara. Tak mi się wydaje, także troszeczkę zobaczymy. No, chciałbym sobie coś tam pozwiedzać, coś pochodzić, zobaczyć, kurczę, bo skręć w szczególności na takich, wiecie, wioskach czy coś, to może być ciekawe, nie? Bo to inna kultura oczywiście. Także może być sympatycznie. Wjechaliśmy w piękne, kurde, pagórki. Przypomina wam coś ta droga, czy nie? Ciągnie, kurde, wilka do lasu, nie? Lubię takie, kurde, drogi. Po górach polatać. Krajobrazy, kurde, foty porobić, chłopi na pocztóweczkę, kurde, nie idzie. Jest piękny, nie? Tu jest 50 pani. Na hamulcu tu. Aha, no tu jest skrzyżóweczka gdzieś. Tu musi być jakieś chyba widokowe coś. A tu jest jezioro po lewej stronie. Czy je widać? Chyba nie będzie jej widać go, ale jeziorka jest mega. Czy to bardziej może, kurde, jakaś długa rzeka? Kurde, mi się zimno zrobiło. Przez tą klimę sobie, kurde, ramionczka odmrożę. Wiecie, co mi przypomina ta droga? Podobne jest do tej, jak się jedzie na przykład w Szkocji nad jeziorem Loch Ness. Takie same właśnie, kurcze, zakrętasy i tak dalej, pagórki. I właśnie, kurde, Loch Ness się zaczyna, nie? Tylko że tutaj już te jeziorka akurat się kończy. Czy tam, nie wiem, rzeczka, czy co to tam jest. Akurat nie powiem wam, co to jest, bo nie wyskakuje mi tutaj na mapie. Ale droga właśnie bardzo podobna. Do wąskiego, wąski trakę, czy tam Piotr Grzenia, możecie sobie zajrzeć. Oni często i gęsto jeżdżą właśnie przez te szkockie rejony. Naprawdę pięknie to wygląda. Kurde, majster. Ej, no byś przyspieszył, nie? Jedzie 30 na godzinę. Przyspiesz, majster, przyspiesz. Muszę zainwestować w inną przystaweczkę. Różowy już nie jest dla mnie. Przegięcie pałę, nie? 30 na godzinę.